Chodź, pokażesz tu. Fighting. No, ty jesteś za ostra dzisiaj. O, żebyś była taka dzisiaj wieczorem, to by się cieszył. Mamusiu, no to, oj, tak, dokładnie. Czekam na wieczór. Narka, dobra. Fajnie, doczekaj. Siemanaczko, z tej strony Adiataker Pakier. Moi drodzy, przechodzimy do Q&A. Pod ostatnim filmikiem padło bardzo dużo komentarzy, dużo lajków i za to wam, moi drodzy, mega dziękuję. Kuźwa, naprawdę się zarąbiści. Pioseneczka, która wam się spodobała wam się, bardzo naprawdę dużo wiadomości prywatnych dostałem. Adrian, ale super kawałek Pablo stworzył, ale super kawałek, jaka mega motywacja. Za niedługo w pełnej wersji zobaczycie z teledyskiem. Dużo osób się pytało, czy mogę go podlinkować, gdzie go znajdę. Słuchajcie, jeszcze go nie ma w sieci, nawet do niego tytułu jeszcze nie mamy, dlatego prośba do was. Jak słyszeliście ten kawałek z poprzedniego filmu, jak nie, to może wejdźcie sobie, zobaczcie ten kawałek z poprzednim filmem, cały go przesłuchacie. Pomóżcie mi naprawdę do niego dobrać tytuł. Jaki tytuł zrobić? Nie wiem, motywacja, taker, paker, motywacja, nie wiem, coś, może, nie wiem, coś, no pomóżcie, kurczę, bo szczerze powiem, ja nie wiem. Pablo, raper, którego serdecznie tu pozdrawiam, dał mi właśnie Adrian, wiesz co, ja zrobiłem ten kawałek, ty daj utwór, a szczerze wam powiem, no nie wiem jaki, dlatego proszę was w komentarzach napiszcie coś fajnego, postaram się wybrać i zrobimy mega dawkę motywacji, a ten kawałek naprawdę robi robotę, bo od was otrzymałem mega dużo komentarzy, no stop, mega się powtarzam, naprawdę jest mega ten kawałek i też otrzymałem dużo wiadomości, co tu się dzieje z tyłu za mną, widzę w podglądzie, dużo wiadomości prywatnych, że Adrian, co za nutka, super, ale petarda, nie mogę doczekać kawałku z teledyskiem. O kurczę, jesteś tygryskiem? Naprawdę, kurczę, kawałek petarda, dlatego jedziemy teraz Q&A, jak możecie wpiszeć w komentarzu, jaki tytuł tej piosenki mamy nadać, bo kuźwa, nie ma miki gry, idziemy cały czas pozytywnie po swoje. Siema Bobas, dołączysz do mnie? Chodź. Chodź, przywitasz tutaj z widzami. Oj, Bobas! Jeszcze spać nie idziesz? Jeszcze nie idziesz, to pomachaj ładnie. Siemaneczko. Moja mała księżniczka, tak? Najmłodsza księżniczka. Odpowiesz za mnie zapytanie? Pan się pyta, czy nie jest ciężko? A, dokładnie pytanie zadał Eryk Adam Parzyszek. Czy nie jest ci ciężko utrzymać pracę i YouTube jednocześnie? Powiem ci, kolego, że jak coś się w życiu lubi robić, no to tak się tego nie odczuwa. Wiesz, o co chodzi, byku, no nie? Naprawdę daje się radę. Ja lubię filmiki nagrywać, gdzie kiedyś naprawdę przed tym się mega stresowałem, miałem mega krępację, ale pokonałem to i teraz dużo osób mówi, że jest widać naturalność w tym, co robię, że fajnie mi się ogląda i tak dalej, więc kurczę. Przyjemne z pożytecznym, koleżko. Co to? To mam zjeść? To mam zjeść? A tu dużo ma to białka w sobie? Będzie energia? Będzie pompa? A, jak będzie pompa, to mi zabrała. Dobra, ciśniemy dalej. Byczki. Szymon Koźlarski zadał pytanie. Ile twoja ciężarówka ma koni mechanicznych i co sądzisz o Renault Magnum? Magnum to, panie, już jest legenda, kuźma, to jest legenda. Kiedyś jeździłem, pamiętam, ale chwilą miałem taką przejażdżkę, raptem raz pojechałem tylko na zagranicę, na Czechy, z dwoma zegarami, taka jeszcze wielka szyba przednia, że z prawej strony od pasażera nie miałeś w ogóle półki, tylko takie malutkie na nogi, słucham. Kupimy nową markę. Kupimy, że... no widzisz. Może skleimy, co? To skleimy, no nie? Widzicie? Wesoło, wesoło jest z dziećmi. Ale mówię, odpowiem na Q&A, bo w trasie może być teraz ciężko, to są teraz ciężkie przygotowania. Ile ma koni? Chyba 440 to jest ten manik, wiesz? Ale on to już jest troszeczkę mała, tego to już jest 10-letni. Marek Marecki, czy masz trasy do Olesna? Województwo opolskie. Powiem ci, kolego, że przyjeżdżam, ale bezpośrednio chyba raczej tam nie zajeżdżam. Tak to wygląda. Damian Socha, twoim przeciwnikiem będzie pewnie Tkaczykowski. Kurczę, Tkaczykowski? Nie, no byku, no nie żartuj. Tkaczyk to jest kurwa legenda YouTube'a, no. Pozdro, Tkaczyk, ty mordeczko. Smyk 9128. Czy trudno jest dać prawo jazdy na ciężarówki? Słuchaj, kolego, wszystko to zależy właśnie jak się w tym czujesz, tak? Czy lubisz jeździć, czy nie lubisz jeździć? Ja akurat lubię jeździć, więc mi to sprawiło nawet przyjemność, takie zdanie. I ja ogólnie stresu też nie miałem na egzaminie. Bez żadnego mi problemu poszła kategoria BC za drugim, bo ponieważ to był mój błąd, bo goście do mnie mówi, na rondzie trzeba dać, chyba to był trzeci zjazd, czy nie pamiętam, czy zawracać, a ja wtedy pamiętam, że zjazd wcześniej, po prostu go nie posłuchali, wykonałem jego czynności, się zamyśliłem, no i to był mój błąd, że nie zdałem. Tylko za taki błąd oblałem, no. Ale drugi raz podszedłem do CCC, zdałem za kolejnym razem, za drugim, za pierwszym. Star Killer, czy jest szansa, że
wpadniesz jeszcze do WK na ławkę. No pamiętacie, jak WK wycisnąłem? No wtedy na parking do mnie przyjechali, a czy wtedy oni do mnie przyjechali, żeby wycisnąć. Pykłem 170 na klatę, no to jest mój rekord życiowy. Mega motywacja od chłopaków, dlatego dzięki im to poszło. A czy jeszcze wpadnę? Nie wiem. No teraz ogólnie przyszedłem na sztuki walki, nie wiem jak siłą może być, ale ostatnio chyba 100 kilo miałem na sztandze i tak kurde, 10 razy to na lajcie w seryjkę pykłem, no nie? Czy jakaś tam siła jeszcze pozostała. A ile bym teraz wycisnął? Nie mam pojęcia. Kurde, ciężko zweryfikować. Może kiedyś się uda jeszcze do nich wpaść. Witam XXX. Uważasz, że jest szansa walczyć w MMA? Może lepiej pierwszą walkę zrobić w stójce, jakiś boks lub zasady K1. Na filmach dobrze się prezentujesz w stójce, a parter jest skomplikowany. No dokładnie, że parter jest skomplikowany, ale podstawy parteru to już czaję, wiem co jest 5. A jak to trener mówi, że jestem naprawdę dość mocny fizycznie i naprawdę tutaj przeciwnik będzie miał co robić, ponieważ technicznie w miarę jestem taki, powiedział, ślizgi i do tego jeszcze no siłę. Siłę u mnie czuć, no jak na moją wagę i do tego jestem wytrzymały. Powiedział, że naprawdę jak na kulturystę Adrian jesteś wytrzymały, więc tutaj może wiadomo, no nie, jak ktoś będzie na takim samym poziomie co ja, no to wiadomo, no będzie wyrównana walka, ale jakby miał się bić z jakimś gościem, który już trenuje jakieś kilka lat, załóżmy parter, no to wtedy wiadomo, że był zlany jak dzieciak, no nie, no nie oszukujmy się, kurwa, tak? A ten, ale dostałem propozycję walki w MMA, więc, znaczy inaczej, no dostałem propozycję od przeciwnika, żebym z nim zawalczył w MMA, więc pójdziemy, sprawdzimy się w MMA, a w przyszłości czas pokaże, gdzie dalej nas to potoczy. Małpy TV. Czy ćwiczyłeś kiedyś sztuki walki? Jeśli tak, to co ile czasu i czy masz jakiś pas? No pasu żadnego kolego nie mam, to się tutaj pozdrawiam. A gdzie mnie się tutaj czai skarbeczek? Gdzie mnie się tu czai? No. Kiedyś tak boksik sobie mieszałem, więc na początku ogólnie jak wyruszyłem w trasę, to zabrałem sobie siłownię, ale to zabrałem worek bokserski, tak jak na początku też w filmikach mówiłem i sobie boksowałem, wiesz, no tylko to było tyle i tam za młodego kiedyś sobie chodziłem, koleżko tam do, wiadomo, z kolegami się spotykałem, sobie coś tam boksowaliśmy, to pan Jurek mi pomagał, pan Maciek, a czy no Maciek, kolega, nie pan może, no to jest tutaj właśnie tata Maćka mi pomagali, tam troszeczkę mnie uczyli, no co za młodego, nie, wciągali mnie właśnie boks, ponieważ należałem do takiego, można powiedzieć, środowiska troszeczkę bardziej tego złego, no i chcieli po prostu nas tu chłopaków wyciągnąć, żebyśmy wyszli na ludzi, a nie poszli tą ciemną stronę mocy, no nie? No i tu Jurek naprawdę nas tak kurde trzymał ostro i można powiedzieć dzięki też Jurkowi tutaj człowiek się też odbił i poszedł bardziej w sport. A moi koledzy, większość z nich ucieka za granicę, bo i tam grożono, wiecie, karami, a niektórzy siedzą, no nie? No tak to właśnie wygląda. A ja poszedłem w sport, mam rodzinę i jestem szczęśliwy. Sniki. Jak wygląda sprawa w transporcie? Kto za to płaci? Za paliwo i za bramki? No wiadomo, kolego, że to płaci firma. Tak, tak, mam kartę flotową, tak to wygląda, jeśli chodzi o to. A jeśli chodzi o brameczki, no teraz mamy Etola, panie kolego. I to wszystko pokrywa szefostwo. Mikołaj Wyrwa. Czy nie bolą cię plecy od takiego zawodu, jakim jest kierowca ciężarówki? No właśnie, kolego, mi nie bolą, ponieważ cały czas jestem aktywnym kierowcą i dla wszystkich kierowców, zachęcam, żeby byli naprawdę aktywni, trenowali, dbali o siebie, bo ja już jestem kierowcą ponad 13 lat, a będzie 14 lat i nie mam problemu z kręgosłupem. Dlatego panowie, jak i panie, dbajmy o swoje zdrowie w trasie. Dawido 9703. Adrian, czy miałeś kiedyś w życiu jakieś złe nałogi lub nawyki i jak sobie z tym poradziłeś? Kurczę, ci powiem, kolego, tak, do fajek mnie nie ciągnęło nigdy, nie paliłem, do alkoholu też mnie nie ciągnie, tam od czasu do czasu tam, nie wiem, wypiję na weselu i tak dalej, no nie, tam z żoną jakieś winko czy piwko sobie pyknę, ale tak to szczerze ci powiem, no nie. Chyba nie miałem takich złych nawyków. No oprócz tego, że na moim nałogiem jest sport, no nie? No to chyba na dobrym jest nałogiem. Siema Bobas! Siema Bobas. Gdzie spać już? Ojej, śpiący Bobas jest. Pan Sebastian, czy udało się tobie już zacząć zarabiać pieniądze na YouTubie? Jeśli tak, to plus minus ile i czy jest to opłacalne nadal? No jak to się, kolego, no jak to się, kuźwa, nie zarabia? No przecież nowe auto kupiłem, nie widzieliśmy mojego vloga z nowego auta? To koniecznie zobacz sobie, nie wiem, 3 czy 4 filmy do tyłu, zobaczysz, kupiłem nową furę, no obejrzyj sobie materiał, to zobaczysz jak się powodzi, kuźwa, no zobaczysz, mordeczko. Na nowe auto zapracowałem na YouTubie, no kuźwa, jest o tym vlog nagrany, no proszę sobie koniecznie obejrzeć. Michał Orzechowski, w jakiej kategorii wagowej zawalczysz? Słuchaj, kolego, z tego co wiem, no to jest trikowa walka i nie mamy limitów. Gabarytowo jesteśmy porównywalni. Ja ważę teraz coś koło 90 kg, przeciwnik może, nie wiem, coś koło tego też będzie ważył. Więc w takiej wadze będziemy ważyć, tak 8, 90 mi się wydaje, że będę miał na walce. Hubert Skurzewski, ile ma pan lat? Ja mam teraz 33 lata. 34 idzie, kuźwa, no starość, nie radość. Ale pamiętajcie, wiek to tylko cyfra.
Ciało Chrystusa. Pytanie. Skąd czerpiesz wiarę, energię, siłę i motywację? Czy ma na to twój autorytet sportowy, życiowy? Fajnie by było, gdybyś powiedział, kto to jest. Zdrówka. Słuchaj, mordeczko. Prawda jest taka, że zawsze chcę być lepszą wersją samego siebie. No. I po prostu chcę pokazać sobie słabości, dążyć, mieć cele sobie ustawiam w życiu i do nich po prostu już dążę. I sobie zawsze wmawiam, że nie ma rzeczy niemożliwej. Jak coś chcemy, to osiągniemy. No. I tak dlatego po prostu tak sobie wkręcam i idę do przodu. Bez wymóweczek, pozytywnie. Dawid Gawruluk. Wrócisz, Adrian, do ciężarów jeszcze? Tak, kolego, no wrócimy, kuźwa, no pewnie, że wrócimy. Kacper Belmondo. Kuźwa, ty Belmondo, ty no. Ile już pan ma lat? Ile pan lat pracuje na tirach? Jak myślisz, Adrian, ile jeszcze pracował będziesz? Słuchaj, koleżko, ile już pan ma lat? Jak przecież mówiłem, 33 lata pracuje, już zaraz będzie 14 lat w kwietniu. 2022 będzie 14 lat, jak już pracuję na ciężarówkach. I ile jeszcze będę jeździł? Kurczę, no nie wiem, na razie jeszcze jeździmy. Szczerze, lubię to, co robię, tak się szczerze powiem, byczku. A zobaczymy, jak to los przyniesie, o. Anna, o proszę, od kobiety mam pytanie. Najdłuższa trasa, jaką pokonałeś? Pozdrawiam z Wielkopolski. Dziękuję, również cię pozdrawiam. A to wiesz, ta najdłuższa trasa to chyba była daleka Finlandia. No, wtedy pojechałem, o, to już jakbym młody. No, daleko Finlandię. Było wesoło, było fajnie, było pozytywnie. I do tego jeszcze miałem Mana F2000. To był 10 chyba, 8 rok, czy tam 7. Oj, było wesoło. Lincu, czy będziesz zmieniał Manika na coś innego? Słuchaj, koleżko, nie wiem, zobaczymy. To nie ode mnie zależy, ja pracuję u przewoźnika, on tutaj decyduje i stawia warunki. No i sy, 96. Mam pytanie, Adrian, bo się długo zastanawiałem, czy jak pójdę na mechanika, a potem na trackera, opłaca się. Słuchaj, kolego, no nie wiem, czy się będzie tobie opłacało. Mi się na przykład opłacało pójść na do szkoły, tak samo byłem mechanikiem samochodowym, później poszedłem na kierowcę ciężarówki, teraz jestem kierowcą, jak dobrze wiesz, to... No i nie wiem, ja jestem zadowolony z tego, co robię, ale na przykład mój kolega zrobił prawo jazdy, pojeździł pół roku, no i stwierdził, że to nie dla niego jest, no nie? Że poszedł tam, nie wiem, gdzieś na magazyn pracować, bo mówił, że tutaj nie wytrzymuje psychicznie, długie trasy i tak dalej, poza domem, spali na parkingach, go to po prostu przeraża. Powiedział, że on typowo jest takim, wie, domownikiem, lubi być z rodziną, lubi być żoną, przy żonie i tak dalej, dlatego no, stwierdził, że to nie dla niego, że psychicznie tutaj nie wytrzymuje. Nie wiem, byczku, musisz najlepiej się wykształcić, jak może, masz taką możliwość, zrobisz prawo jazdy, pójdziesz na ciężarówki i zobaczysz, czy cię będzie to odpowiadało. Jakub Bus. Czy odwiedzisz Wielkopolskę? Jak jeździsz? Bo bym wspólnie trening zrobił. Słuchaj, mordeczko, kurde, właśnie do Wielkopolski jeżdżę, ale rzadko jeżdżę. A jak przyjdzie czas, tak najbardziej. Kurde, jest to wszystkie zawsze na wspólne treningi. Mnie tam nie ma miękkiej gry, tylko wiadomo, czas tam spoczywa napięty. Kurczę, no ty będziesz tu, ja będę tam, ja tu robię trening, ty byś chciał tutaj zrobić, kuźwa, no. Tak, tak właśnie jest transporcie. Ciężko zawsze się spotkać, zjechać, ale może kiedyś się uda. Danio, 1-3, 1-1-3. Kiedy przysiadka z krajówki na międzynarodówkę? No jak zaczną porządnie płacić na tej międzynarodówce, bo w tym momencie ja tyle samo praktycznie zarabiam, co bym jeździł na międzynarodówkę, a szczerze ci powiem, jestem cały weekend w domu. Wiadomo, no, na kraju jest więcej roboty, no, codziennie są rozładunki, załadunki, tu kolejka, tu to, tamto, troszeczkę nieraz bywa gonitwa z czasem, ale słuchaj, no kurczę. Jak mam tam jechać i jeszcze za te mandaty płacić i do tego jeszcze, wiesz, być 2 tygodnie zawsze poza domem, czy tam 3 tygodnie, no a mieć te same pieniądze, no to wolę sobie jeździć po Polsce, gdzie mam internet, gdzie mam telefon, kurde, wiesz, nie muszę dodatkowo płacić za wszystko. Timson N. Poza pieniędzmi, czemu chcesz walczyć i promować tą medialną patologię? Nie wiem, o co chodzi, kolego, z tą medialną patologią, bo na przykład dużo chłopaków znam, gdzie tam walczą i są naprawdę bardzo w porządku, inteligentni ludzie. Na przykład Wojaszek Fericza walczy w MMA. Kurde, bardzo fajny gościu jest, naprawdę. Nazywając go, że walczył, to co on teraz jest patologią? Chyba raczej nie, kolego, wiesz, o co chodzi. A czy tam są duże też takie pieniądze? Może dla tych, którzy robią mega show, są słynni, to tak, ale dla mnie... Nie powiedziałbym, że są duże pieniądze. Jim Lay. Co myślisz o pasażerach nagapem, nielegalnych imigrantach? Co o nich, kolego, myślę? No kurczę, fajnie, bo wiadomo, troszeczkę szkody robią kierowcom. Pamiętam, były takie sytuacje, jak tam chłopaki jeździli na Anglię, no to kamieniami szyby rozwalali, jakieś ognisko na autostradzie palili, no to troszeczkę, moim zdaniem, no państwo naprawdę powinno się porządnie za to wziąć, no. Bo to jest tak, że oni robią, co chcą, a my kierowcy na tym niestety cierpimy. A jest tak, że jak ty przewieziesz, załóżmy, emigranta, nie wiem, cię wpakuje gdzieś, nie wiem, do naczepy, czy gdzieś go tam nie przyczaisz, to później ty, kierowca, ma za to przekichane, bo on ci powie, że ty od niego wziąłeś pieniądze za transport i tak dalej. I ty masz za to lipę, no nie? Są też takie sytuacje, dlatego fajnie, jakby ktoś za to się porządnie wziął. I to konkretnie. Grzegorz Gutkowski, a jaka waga będzie w walce? No tak jak mówiłem, coś koło 10 kg powinien ważyć.
8890. Siema, skarbeczku, dobrze. Piotr B. Mówisz, że warunki już znasz, ile zarobisz za wygraną, a ile za przegraną. Oczywiście będzie wygrana. Jak patrzę na prawą petardę. A, dziękuję kolego, dziękuję kolego. Słuchaj, byczku, kuźwa, no, tak wiesz, jak to się mówi, no, gentleman, nigdy rozmawiałem o pieniądzach, byku, wiesz, jak jest, no nie? A tak szczerze ci powiem, ja jestem taką znaną postacią, nie ma co mnie porównywać do tych, wiesz, dużych youtuberów, tam, wiesz, co robią te show w sieci, no, tutaj pieniądze są takie, że jak wyjdę na zero, to będę. Będzie dobrze, panie kolego. Jakbym może nie brał urlopu dwa tygodnie pod walką, no to bym może coś na tym zyskał, ale... Jak nie wezmę wypłaty miesięcznej, no to szału nie będzie. A urlopy znaczy bezpłatne. Tutaj Rafał się pyta, RFL chyba, czy I9008, kiedy wpadniesz na obiecaną kawę na Śląsk z rodzinką? Kurde, kolego, kiedy to będzie czas wpaść na weekend? Wiesz, te weekendy takie zawalone są, że teraz tak przyjeżdżasz w piątek wieczorem, bam, już wyjeżdżasz. A dzisiaj jest poniedziałek, bo mamy święto zmarłych i ja właśnie się szykuję w trasę. No, będę wyjeżdżał o 23. No, takie są właśnie dymy, że dzisiaj mi nocka czeka do rana praca, a cały dzień człowiek na nogach, kuźwa, to jest życie w transporcie. I czy zrobisz więcej vlogów z trasy i weekendów? No, słuchaj, kolego, będziemy coś kombinować, wiadomo, teraz przygotowuję się do walki, więc za dużo też nie chcę pokazać, jak trenuję i tak dalej, ale coś tam będziemy, koleżko, tutaj się starać właśnie nagrywać więcej vlogów, żeby też lipy nie było. Piotr Woźniak. Adrian, ja mam takie pytanie, trochę z innego tematu. Czy ty masz jakiekolwiek problemy z kręgosłupem, czy przez to, że jesteś aktywnym fizycznie, nic ci nie doskwiera? Za to, że jestem kolegą właśnie, można powiedzieć, aktywnym kierowcą, że trenuję w trasie, na tą chwilę nic mi nie doskwiera. Wiem, że koledzy już po takim stażu jak ja, około tam 14 lat, jak jeżdżą, już mają galante problemy z kręgosłupem i z otyłością, więc zobacz, byczku. Dlatego warto być naprawdę aktywnym kierowcą. Dlatego, moi drodzy, trenujmy w trasie, dbajmy o swoje zdrowie, żebyśmy się później nie obudzili z ręką w nocniku. Lepiej zapobiegać niż później leczyć, prawda? Wydaje mi się, że prawda. Pralka. Siema, siema. Ile robisz kilometrów rocznie? Ja robię rocznie, jak mam przegląd, jak teraz wiadomo, teraz nie jeździłem manem, tylko tam trochę Mercedesem, trochę manem, ale jak tak cały rok przejeździłem manem, to wychodziło mi po przeglądzie, przeważnie weryfikowałem 146 tysięcy, 150 tysięcy, no takie były cyfry po całym roku, no coś koło między 140 a 150 tysięcy. No i dziękuję wam, moi drodzy, za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że taki filmik też się podoba. Jeśli się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach. A ja co? Godzina 17.15 już jest, pomału trzeba szykować mięso w trasę i wyjeżdżać, bo dzisiaj mamy święto zmarłych, jak wcześniej wspomniałem, a ja, no niestety, życie kierowcy, trzeba pakować walizki i ruszać o 23.00 w trasę. Do 23.00 już mamy trochę czasu, ale wiadomo, zanim się poszykuję, wszystko pogotuję, poukładam ciuszki, zapakuję w trasę i jeszcze chciałbym ten materiał skupnąć dla was, żeby już wam jutro, czyli w poniedziałek, opublikować. Więc trzymajcie się zdrowie aktywnie, do następnego materiału, hej!